Witam w kolejnym filmie. Dawno nic nie zamawiałam z makeup.pl. Jest to oczywiście sprawdzone miejsce, które w ogóle robi błyskawiczne wysyłki, które też bez problemu jakieś rozwiązało pewne reklamacje. Także powiem tak, pewne miejsca, choćby sprawdzone, też poznajemy po tym, jak są rozwiązywane właśnie kwestie jakieś problematyczne. Ale coś mi takiego dopowiedziało. Nie wiem, mogę tego zamknąć, w ogóle tego dołu. Coś mam tutaj. Jakieś fragmenty nawet, nie wiem. Nie wiem po polsku. Nie rozumiem, pewnie coś potwierdzam, czy coś, nie wiem. Nie mogę tego zamknąć. Każdym. O, zamknęło. To powiedziało mi coś takiego. Jasmin czy Jasmin, tu wyrosł. I teraz tak. Kosztuje to grosze za 100 ml i niby jest to natural, ale nie wiem, czy to jest jakiś natural faktycznie, czy to taka tylko stoi w nazwie. Nawet ciekawy flakonik. Jest to zapach z 2000 roku. Jest on arabski, ale właśnie z dawnych arabskich, więc jakby trochę inaczej do tego podchodzę. I ciekawe są nuty. Nuty zielony pomarańcza, wcześniej nut tuberoza. No z tą bazą może niekoniecznie. Ale jest jeszcze opinia w ogóle. Ten tylko jeszcze umiała wejść w tę opinię. Jasny i trwały. Nie wiem, to chyba jakoś przetłumaczone, tak? No dobrze, ale słyszymy, że trwały. I teraz co mamy jeszcze z tej marki? Bo może nie na to, ale coś innego. No, agar. Mogę sprawdzić, no ale raczej to nie będę tego brała. Chociaż pieprz skórzany, ale róża agar, także nie. Ale widzimy coś. Za niewielkie pieniądze, jak ktoś poznał, to oczywiście dajcie znać. Mamy też, o, piżmo. Powiem szczerze, że z piżmem bym trochę zaryzykowała. A tam w ogóle była opinia o tym agarze. Momencik. Bo nie było. Nie było. Aj, znowu to kliknęłam. Momencik. Mózg. Że coś się budżetowego tutaj dopowiedziało. Powiem tak, człowiek przegląda, człowiek coś, no ten telefon ciągle coś dopowiadam. 28 zł. I tutaj mamy tak. Piżmo, nuty drzewne, wanilia, piżmo, róża. Nie wiem. Amber. Z ambrą mi nie do końca po drodze. Ut. Chyba nie. Mamy też ten, co mówiłam. Mamy też na przykład jeszcze jakiś inny mukhalat. Mask. No to raczej nie. Nuty pudrowe, wanilia, puder na słodko. Co my tu jeszcze mamy? Mamy dużo różnych innych w różnych cenach. O, właśnie mi zaraz padnie telefon. Na coś bym się zdecydowała. Na makeup.pl bardzo szybko, od małej kwoty jest chyba wysyłka bezpłatna, więc na coś bym się zdecydowała, tego jest tak tu dużo. Może ktoś coś zna? A, już tutaj są jakieś z brakiem. O, ale było na przykład. Aha, wanilia, no to nie. A opinie są, o. Trwały zapach wodny. No nie wiem. No dobra, idziemy dalej. Tu już. A dobra, nie będę czytała o innych, których nie ma. Znaczy, powiem tak, opinie o innych zapachach danej marki budżetowej też są generalnie znaczące, bo jeżeli na przykład o wielu różnych będą dobre opinie, to możemy podejrzewać, że ogólnie marka jest dobra. No nie wiem. Różnie to bywa. No dobra, nie będę sprawdzać się cenia, bo to nie ma sensu. Idziemy dalej. Na przykład są perfumy olejkowe. 15 ml 20 zł. Coś takiego. Mamy też na przykład paczulę, ale bym zaryzykowała coś tańszego, jeżeli mam ryzykować coś tak jeszcze w ogóle mi nieznaną markę. Co my tu mamy? Ud to nie. Mam też jakieś droższe zapachy. Ale są często takie zestawy typowo arabskich nut, czyli to nie dla mnie. Bardziej szukam czegoś, co mogłoby być w inną stronę.
Właśnie bez agarów i tak dalej. Patrzę też po flakonikach, patrzę też po cenach. Patrzę też, czy są opinie. Jakiś sandał. Z czym ten sandał? Concord. Mamy ciekawy flakonik, taki fioletowy. Prestige Honor. To nie dla mnie nuty. Harmony. Taki jak ten fioletowy, tylko taka kolorystyka, powiedzmy, takiej powiedzmy brudnej, militarnej zieleni. Nuty zielone róża. No ale potem właśnie już są takie nuty. No dobra, te są jeszcze niedrogo. I co my tu mamy? Szafran, irys, róża, labdanum, no to nie, ale tak z ciekawości zobaczmy opinię. Ciekawy zapach orientalny, unisex, choć delikatnie skłócony z konsumem, przynajmniej na początku trzeba dać mu czas. Mamy też taki. Tu nie mamy chyba opinii, ale mamy nuty. Mamy też Kalifa. Te flakoniki, powiedzmy, trochę przypominają te takie wersje nieolejkowe marki Alerihab. Miałam kiedyś Dalal w takiej wersji. I coś jeszcze trochę przypominają, no ale to już po prostu jakieś takie po prostu kwestie wizualne, jeżeli chodzi o flakony arabskich marek. Na plus mi to działa, że to są zapachy sprzed 20 lat, bo to może być zupełnie inne, to mogą być zupełnie inne klimaty, jeżeli chodzi o arabski, tak jak teraz. Klonowanie i tak dalej. To może nie. Hamidi Haram. No, tak nawet. Bergamotka cedr, mandarynka róża, piżmo przyprawy. Królewska Ambra, Royal Amber. Tego nie sprawdzałam, zielonego. O, są trzy opinie. Tutaj mamy akurat nie za bardzo opinię. Karmelowo, truskawkowo, kremowo. A no to jakie? No to są tu owocowe. Mam też w ogóle papryczkę, pimentol. Gdzie te opinie? Gdzie te opinie? Już gdzieś. W każdym razie. Ty wspomniał, że truskawkowo-karmelowe. Tutaj niby nie ma karmelu, a w ogóle dopowiedziało mi. Na chwilę muszę przejść na to z ciekawości, ponieważ z monodem tego zapachu nie kojarzę. Ten konkretny. Wenecja róż. Okej. Okay. Jak już mi piszą, że podobnie to z Zarele Temptation, to ja już podziękuję. No dobrze. Czyli ten signatur nie bardzo. Nur Water. Czy ja to sprawdzam? Coś mam wrażenie, że tak. To piżmo w końcu. Ostatecznie mówiłam, że na tak. Bo tu było. Nie, to nie to piżmo chyba. Tu ile tych piżm w końcu jest? To jeszcze sprawdzę, już się zamotałam. Wszędzie ta wanilia. Wiem, że było jakieś takie piżmo. Może to? Nie. To ja już nie wiem. Czy to piżmo, które ja przeglądałam, zniknęło? Czyli musiałabym wpisać Hamidi Mask. Ile w końcu tych pisz? No. No i teraz nie wiem, wydawało mi się, że jeszcze więcej zapachów miało to połączenie nut pomarańcza.
I teraz nie wiem. No to super, to wybrałam sobie zamówienie. Już teraz nic już nie wiem. To musiała wszystko jeszcze raz przeglądać. To ma część ciekawych nut, ale nie wszystkie. To nie było to. A to było to. Tu były nuty zielone, pomarańcza. Chciałabym z tym zaryzykowała. Bo mamy nuty zielone, pomarańcze, tu by razem miód. Nie wszystko mi tu pasuje, ale w takiej cenie mogłabym zaryzykować. A opinia była jaka? Trwały, jasne. To jakieś takie dziwne tłumaczenie. Dobra, ja sobie zrobię screen. Mogłabym to zaryzykować oraz ewentualnie ten, bo tu też jest miód pomarańcza, róża, szafran. Właśnie z tym sandałowcem. Tylko po prostu bym mogła sprawdzić dwie opcje. To jest 50 ml, 50 groszy za mililitr. Mogłam zaryzykować, tak jak mówię, są to perfumy arabskie, ale sprzed 20 lat, więc to już tutaj działa u mnie na plus, w sensie pijesz mu te drzewne, właśnie, szkoda, że jest ta wanilia, bo to jest tak, tylko że tu były dobre opinie. To bym zaryzykowała. To, co miało w otwarciu miód pomarańczy. Oraz któreś piżmo, tylko teraz tak. Jeszcze raz, na pewno nie to zielone, bo coś tam nie pasowało, czyli zostaje albo to. Trzeba porównać nuty. Wanilia, nuty pudrowe. Słabsze opinie to ma. To ma lepsze. No i ma nuty nie pudrowe, a drzewne. Nieszczęśliwe. Czek, piżmo, wanilia, róża, nuty drzewne. Piżmo, wanilia, róża, nuty drzewne. Piżmo, róża, wanilia, tylko że tu są, tam są nuty drzewne, ale też może być sandałowe, tam są jeszcze pudrowe, więc chyba tamto. Czyli biała. Nie wiem, czy już mam wysyłkę darmową. Chyba nie. No, było do darmowej dostawy, coś brakuje. Ale czemu ja mam tyle? W ogóle dodało mi ten. Nie. 28, 28, 28. Brakuje mi 13 zł. Coś muszę dobrać, tylko co? Chciałabym coś dobrać, co się kalkuluje. No. Ten zapach Estelada, że jakieś nowe, czyli ten poznałam na Bezsówce. Taki flakon już kojarzę. Wiedziałam, że jest taki zapach z Yves Saint Laurent. To może Żurawina! Tutaj w ogóle mam z tej marki Imbir, książąt, ale tutaj cena to po prostu kosmos. Nie wiem, co szukać w tym.
Jaka apel? Coś bym dobrała, żeby mieć wysyłkę za darmo, ale co tu dobrać?